40 lat dla człowieka to okres, w którym można osiągnąć odpowiedni status społeczny, odpowiednią pozycję w środowisku. Podobnie dla instytucji to czas, który pozwala na wpisanie się na stałe w kulturalną, artystyczną i edukacyjną historię miasta i powiatu. 4 dekady to wielu pracowników, którzy tworzyli atmosferę placówki, uczestnicy zajęć, którzy zdążyli już dorosnąć i wysłać swoje dzieci do Młodzieżowego Domu Kultury, to wiele wydarzeń istotnych dla działalności firmy. Ja pozwolę sobie zaznaczyć w historii placówki 2 daty. Pierwsza to styczeń 1970 rok, data powstania, narodzin placówki. Najważniejsza, bo bez tego wydarzenia nie miałoby miejsca dzisiejszej uroczystości. Kolejna data to rok 2005. To data zmiany lokalizacji placówki. Wydarzenie to miało zdecydowany wpływ na działalność Młodzieżowego Domu Kultury. Po 35 latach uchwałą zarządu powiatu z grudnia 2003 roku przeniesiono MDK do budynku po dawnym internacie zespołu szkół górniczych. W dzisiejszym dniu obchodzimy 40-lecie naszego Młodzieżowego Domu Kultury. 40 lat temu Młodzieżowy Dom Kultury został powołany do życia. Witam serdecznie. Zaskoczony jestem tutaj, że dyrektor Stanisław Tokarczyk od razu tak tutaj mnie poprosił. Inny scenariusz był tego, ale to ja pozwolę sobie dyrektorze, że zmienię troszeczkę te reguły. Proszę Państwa, 40 lat temu kiedy miałem 10 lat, rozpocząłem edukację właśnie w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie na ulicy Odrodzenia. Jako chłopiec 10-letni nie miałem jeszcze akordeonu i jakby nie patrzył, no tutaj pamiętam z tamtych czasów jeszcze mieszkałem na ulicy Nowotki, obecna Śląska. Sanki, zima, ciągnęło się ten akordeon do tego Młodzieżowego Domu Kultury. Ciężki, naprawdę to jest instrument nie jest lekki dla chłopca, który miał 10 lat. Akordeon, który waży 40 kilo, to jest trochę, proszę mi wierzyć. No ale za chwileczkę, nie wiem, dyrektor tak się starał, że nie wiem, nie pamiętam ile tych akordeonów tam wtedy było zakupionych, ale już nie musieliśmy akordeony nosić do Młodzieżowego Domu Kultury. Były na miejscu, także to też dobrodziejstwo było tutaj dyrektora, że mogliśmy korzystać z tych instrumentów, no i kształcić się. Chciałem tutaj z tego miejsca podziękować serdecznie dyrektorowi, bo jakby nie patrzył, no, zaszczepienie tego talentu, bo oczywiście talentem jestem. Dziękuję. Pozwolę sobie po prostu przypomnieć parę fragmentów życia, co mi akordeon dał, co mi właśnie zaszczepienie przez Stanisława Tokarczyka pozwoliło mi pójść fajną linią, którą sobie wspominam do dzisiejszego dnia. Pierwszym etapem tego było, jakby nie patrzył, 5 lat w Młodzieżowym Domu Kultury. Graliśmy, bawiliśmy się. Zresztą ja dzisiaj zagram ten pierwszy utwór, który dyrektor mnie nauczył. Będzie on naprawdę wykonany takim mało opłakany, także to jest naprawdę interpretacja, bym powiedział. Mój brat, jak słyszał, jak ja gram i ćwiczę, to postanowił nigdy nie grać po prostu. Zajął się muzyką taką płytową. Taśmy, mówił, nie, ja nigdy nie będę grał. Także obrzydziłem mu to naprawdę bardzo mocno. Po tych 5 latach edukacji w Młodzieżowym Domu Kultury, szkoła muzyczna, 3 lata i później jako samouk grałem do pewnego momentu, do 17 lat, później 19 rok, wojsko, no i stanąłem na tym korytarzu, jak to wszyscy żołnierze, no i kto co umie robić, ten umie to, to umie to. A ktoś umie grać, no to ja tam rękę podniosłem, no to już mi było lżej do orkiestry. Już nie musiałem biegać, już nie było maski, nie było nic, już było łatwiej. Następną przyjemną taką sytuacją, jaką w życiu spotkałem, to były wyjazdy za granicę wtedy do Bułgarii, do Jugosławii. Jeździliśmy. No i wiadomo, handle, nie handle, bo to cennik któregoś dnia przyszedł.
podchodzi, oczywiście jako to miałem z sobą, no to dobra, to zapłać po 8 tysięcy zła i jedź dalej. A ja mówię, chłopie, to jest moje życie, to ja żonę zostawiłem, a jadę z tym. Jak grasz, to wyciągaj to i graj. A jak zagram, to nic nie zapłacisz, no to zagrałem. Zagrałem, to zaraz Rosjanie przyszli, zaraz tam taki był koncert, no i fajnie było, nic się nie zapłaciło, także pojechało się dalej. Także ten akordeon pozwolił w moim życiu takie same przyjemności, no, które dawały mi wielką przyjemność takiego spędzenia czasu i bardzo się cieszę, że mogę w dalszym ciągu po prostu bawić się tym instrumentem. Dziękuję. Zajęcia, tak jak były, różnorakie, poczynając od nauki języków obcych, poprzez informatykę, poprzez naukę gry na różnych instrumentach, taniec, do innych działań artystycznych, no również sport oczywiście, także całe mnóstwo różnych ciekawych, atrakcyjnych propozycji, jeżeli chodzi o udział i zawsze dużo uczestników przychodziło do nas, do Młodzieżowego Domu Kultury. No i mimo zapędów, żeby gdzieś tam zlikwidować MDK, no chyba dzięki tym naszym uczestnikom, którzy niezmiennie nas wspierają, wciąż trwamy 40 lat. Zapowiadany pierwszy utwór, panie strażnicy. Troszkę poszerzyliśmy ofertę, bo mamy większe możliwości, mamy więcej sal, także możemy po prostu rozszerzyć naszą działalność. Rozszerzyliśmy, są różnorakie warsztaty edukacyjno-artystyczne, mamy dobrze wyposażoną pracownię informatyczną, mamy wspaniałą salę szermierki, także no myślę, że tutaj poszerzyliśmy działalność zamiast się gdzieś zawężyć. Oznaczamy go tradycyjnym studenckim swetrem.
ona, student, zachowuje się całkiem spokojnie. Jest zrelaksowany. Mówiąc językiem studenckim, jest po prostu spoko. Ale do czasu. Dzień dobry. Bilecik do kontroli. W tym miejscu warto by się na chwilę zatrzymać, żeby się zastanowić i przeanalizować, co w takim momencie myśli i robi skutek. Otóż, po pierwsze, myśli on naturalnie, że nie ma biletu, prawda? A po drugie, że to już czwarty raz w tym tygodniu. Proszę, pierwszą rzeczą, jaką robimy po tego typu przemyśleniach, jest naturalnie wpadanie w panikę, tak? Otóż nie. Proszę Państwa, jest to najgorsze, co może nas spotkać. Od czego nasz program? Sposób pierwszy, na tak zwanego ślimaka. Korzystając z faktu, że kontroler sprawdza bilety innym pasażerom autobusu, zmieniamy miejsce na miejsce usytuowane znacznie bliżej drzwi. Cały sekret tego sposobu polega na tym, żeby poruszać się tak powoli, aby powstało wrażenie, że w polu widzenia kontrolera nic się nie porusza. No oczywiście może się tak zdarzyć, że nasz kontroler zwierzch jest obdarzony wybitnie bystrym wzrokiem i szybko wypatrzy nas w tłumie pasażerów. Usłyszymy wówczas. Bilecik! Bilecik! Proszę Państwa, sytuacja jest trudna. Ale od czego kolejne przygotowane w naszym programie warianty. Sposób drugi. Na tak zwanego cudzoziemca. W tym wypadku wybieramy jeden z trudnych do zrozumienia języków i podpierając się gestykulacją bardzo szybko mówimy. Kisztyk mygret, ja na podkiwanok autobusem i idę. Oczywiście może się tak zdarzyć, że pan kontroler jest absolwentem odpowiedniej filologii, co się orientuje. Powie wówczas. Proszę Państwa, no ale, prawda, nie załamujmy się, tylko brniemy dalej. Sposób kolejny. To sposób na tak zwanego kolegę. Tutaj musimy, proszę Państwa, wykorzystać tak zwane poczucie więzi. Mówimy wówczas. Proszę bardzo, czy pani myśli koło mnie na Chopina? Ziutek! Ziuciu, no braku, pamiętasz? Hurra, mordo ty moja! Wakacje w Siodle razem w biuracie, no z Ryśkiem! Proszę Państwa, nawet jeżeli nie zadziała, korzystamy z kolejnego sposobu. Jest to sposób na litość. Mówimy wtedy. Ojejku, panie kontrolerze. No bo ja taki biedny z tego medycyny jestem, wracam z egzaminu z neurochirurgii. No tak mnie po chamsku oblali i wracam do domu teraz bez biletu, a tam matka z siostry w szpitalu. Siostra rodzi kolejnego bankarta i bądź, ja w ogóle nie wiem, nie orientuję, zdezerterował gdzieś do wojska, to go rozstrzelali. A dziadek z ojcem się zdenerwowali, znowu się poszli do lasu na grzyby. Cierpliwego. W tej sytuacji dokonujemy, proszę Państwa, bardzo metodycznego
zwariował. Na przystanku będzie bilety sprawdzał. Jeśli chodzi o warsztaty, zajęcia warsztatowe prowadzimy też różnorakie. Warsztaty teatralne, warsztaty informatyczne, edukacyjno-artystyczne, zakończone później pracą w glinie bądź pracą na sztalugach, pracami malarskimi. No, oprócz tego poszerzyliśmy właśnie naszą działalność o najmłodszych, o takich maluchów. Między innymi dla nich prowadzone są zajęcia ABC plastyki, to są 5-6-latkowie uczestniczą. Jak również pracownia teatralna poszerzyła swoją działalność o te właśnie najmłodsze dzieci. 4-5-latki chodzą nawet do pracowni teatralnej. Dzisiaj mogliśmy zobaczyć niektórych na scenie. Jedno podstawowe zadanie, czyli praca z młodymi ludźmi, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, trwa od momentu powstania do chwili obecnej. Tak naprawdę przez to, że placówka jest placówką oświatową, bo tak naprawdę pracujemy w systemie oświatowym, tu ludzie, zatrudnieni ludzie w Młodzieżowym Domu Kultury są nauczycielami, więc jakby ta koncepcja związana z pracą z dziećmi, młodzieżą, nie tylko młodzieżą starszą, jest od początku, od chwili powstania placówki do dnia dzisiejszego realizowana. I to jest, myślę, podstawowa wartość tej placówki, że jakby cel podstawowy się nie zmienia, czyli my jesteśmy dla uczestników zajęć. W tej chwili można, tak szacunkowe liczby to jest około 1500 osób w ciągu tygodnia, z tym, że tak, w przypadku zajęć stałych, czyli tych form, które działają systematycznie z uczestnikami, którzy są wykazani w dziennikach, to jest około 900 osób, czyli to są stali uczestnicy. Oprócz tego mamy sporo form tak zwanych warsztatowych, to są jednorazowe przyjścia lub kilkukrotne przyjścia do MDK-u i ta grupa liczy w tej chwili około 400 osób tygodniowo. Natomiast pozostałe do tego 1500 osób, to są osoby, o których mówimy, to są uczestnicy imprez okazjonalnych, wernisaży, koncertów, ponieważ my, naszym zadaniem jest również integrowanie ruchu artystycznego, który ma miejsce na terenie miasta i powiatu. Organizujemy wiele przeglądów, konkursów z
zakresu i plastyki, i ceramiki, ale również przeglądy teatralne, recytatorskie, muzyczne, taneczne, imprezy sportowe. Tak więc tych uczestników mamy, tak jak wcześniej wspominałem, około 1500 w ciągu tygodnia. Kończymy rok szkolny powoli. Będziemy prowadzili przez 3 tygodnie wakacji tą tradycyjną akcję letnią. Dzieci, które zostają w mieście, będą mogły skorzystać z oferty Półkolonii. No i od września zaczynamy nowy rok. Tak naprawdę w tej chwili zaczynamy planować pewne rzeczy. My też reagujemy na zapotrzebowanie społeczne. My też na przykład staramy się zagospodarować, to jest może brzydkie słowo, ale tak to wygląda, młodych ludzi, którzy chcą coś tworzyć sami. Najważniejsze jest to, żeby każdy, kto ma jakiś ciekawy pomysł, wiedział, że może przyjść do Młodzieżowego Domu Kultury i znajdą się osoby, które będą pomagały, a przede wszystkim nie przeszkadzały w tym. Stworzymy w celu stworzenia takich warunków, żeby grupa, która chce coś robić, mogła się rozwijać i wtedy na pewno będzie to z korzyścią i dla tych młodych ludzi, i dla placówki, która będzie miała się czym pochwalić. We'll be right back.